No hejka na moim kanale, witam Was serdecznie. Szukałam miejsca, bo chciałam nagrać taki wstęp, bo dzisiaj pojedziemy na Żuławy, na żuławską wieś. Odwiedzę moją przyjaciółkę Martę, która w sumie można powiedzieć, że już miesiąc, tak, będzie chyba miesiąc, porzuciła wielkie miasto Gdańsk i przeprowadziła się do małej miejscowości na Żuławach. Kto zna Martę, kto nie zna Marty jeszcze u mnie na kanale, no to Marta bardzo lubi Żuławy, stare podcieniowe domy i jest kilka odcinków u mnie na kanale. Ma może już nawet więcej niż kilka odcinków właśnie z Żuław, które również mi się bardzo spodobały. Tak, więc dzisiaj odwiedzimy Martę i w sumie poruszymy taki dosyć też fajny temat. Porozmawiamy sobie troszeczkę z Martą, bo ona gdzieś tam przewija się u mnie na kanale, ale zawsze to jest taka rola, powiedzmy, drugoplanowa, która nic nie wnosi. Przepraszam, mój głupi humor mnie nie opuszcza. No, ale Marta zawsze gdzieś tam się przewija u mnie na kanale. To jest moja przyjaciółka. Już niektórzy stale tutaj oglądający mój kanał ją znają, a ci, co ją nie znają, to dzisiaj ją poznają. No i poruszymy bardzo fajny temat, jakim jest właśnie rzuciła wielkie miasto i przeprowadziła się, no w sumie nie na wieś, bo to jest małe miasteczko, ale myślę, że jest to dość też odważny krok. Nie będę opowiadała jej historii, to nie ma sensu, to nie dałoby nic. Pojedziemy, pogadamy sobie z Martą, poruszymy fajne tematy, jak się czuje w takiej małej miejscowości, co się zmieniło w jej życiu, co jej to dało i czy czuje się szczęśliwa. Jeszcze mały przystanek. Wyobraźcie sobie, że wsiadłam do samochodu i dosłownie w momencie, gdy już przekręcałam stacyjkę, zadzwonił pan Zdzisław, że ma dla mnie gorący chlebuś. No i mówię, no jak ja mogę nie podjechać? No cześć, psiaczki, cześć. Psiaczki mnie witają. Jest pan Zdzisław. Dzień dobry, dzień dobry. Akurat dobrze się składa, bo jadę do Marty na Żuławy. I jadę na cały weekend. Witam, dzień dobry, dzień dobry. Jadę na cały weekend i będziemy miały świeżutki chlebek, także bardzo się cieszę. Akurat siedziałam w samochodzie, już startowałam. Tak, przeczuwałem. Idealne wyczucie. Chciałem wysłać SMS-kę, a se myślę z tym SMS-em, to tak, albo odczytasz. Tak, tak, ale chwila. Chwila, jak już tak jesteśmy tutaj, no to, bo moi widzowie spodziewają się oczywiście kolejnego jakiegoś filmu z panem Zdzisławem. Ja wiem, czekacie na tą serię jakąś taką, żeby było. I wiem, bo już rozmawiałam z panem Zdzisławem, że troszeczkę się pomalutku uspokaja u was z jarmarkami, tak, z wystawami. Jeszcze tylko dzisiaj, jeszcze tylko jutro. Ja wczoraj mieliśmy nawet z Australii gości. Z Australii? Już dalej się nie dało, o, niemalże. No. Specjalnie, bo widzieli na tym, na YouTubie. Tak? To oczywiście. Super. Ale byli u znajomych prawdopodobnie na targach w Poznaniu i ten znajomy był u nas kiedyś. No i okazało się, że wychwalał nasze pierożki, nasze bezy, przyjechali, nic nie umieli po polsku, tylko pierogi i bezy. Czad. No to naprawdę. Tacy szczęśliwi. Ekstra. No w ogóle dosyć dużo osób tutaj z kanału odwiedza chatę mennonicką pana Zdzisława. No i oczywiście wszystkich pozdrawiamy i co? I zapraszamy, tak? I zapraszamy. Tak. Już się szykuje do odwiedzenia naszego muzeum. Pogadamy, tak. Wtedy porozmawiamy. Bo pan Zdzisław, tak, jeszcze nie pokazywałam tego tutaj na kanale, ma takie swoje małe, prywatne tutaj muzeum. No i właśnie chcemy tam zrobić odcinek, więc na pewno taki odcinek pojawi się u mnie na kanale, no ale wiadomo, że było dużo pracy, gorący sezon u każdego, tak nie? Jest, nawet tak w małym gospodarstwie domowym, takim jak moje, wszystko to wykowanie, to zaprawianie i tak dalej, to bardzo jednak oczekiwany ten sezon był i bardzo udany. Bardzo udany, tak, super. Tak. To się bardzo cieszymy. Dobrze, idę po chlebek i teraz już naprawdę widzimy się w drodze u Marty, nie wiem gdzie. Pa, pa. Pa, pa.
Inna wersja. No bo miałem, zostało mi tyle co na te dwa chlebki, a już nie bardzo miałem gdzie je włożyć. Dobrze. A włączyłem drugi piekarnik, mówię, a to zrobimy dzisiaj taki bohenek. W imieniu swoim i Marty bardzo dziękujemy. Days like these last with one another, with the feeling pass. Would you find out with me? Ogólnie, co tam się nagrało, bo oczywiście bateria mi padła kulminacyjnym punkcie, jak zwykle zresztą. W każdym razie dotarłam do Marty, do nowego stawu. Zabieramy się dalej w drogę. Mm-hmm. Tak, bo nie zostajemy w nowym stawie, tylko jedziemy na wieś. No i tam już przy okazji pomęczymy Martę i popytamy się różne rzeczy. Tak, przeprowadzimy z Martą wywiad, ona jeszcze nie wie. Aha. Powiedzieć w sumie, gdzie my jesteśmy, bo jesteśmy w bardzo fajnym miejscu, którego tak naprawdę tym razem Wam nie pokażę, nie będę Was oprowadzać, nie będę Wam pokazywać. Myślę, że na to jeszcze przyjdzie czas, bo to miejsce jest na takim, powiedzmy, już finiszu wykończenia, jeżeli chodzi o dostępność dla gości. Są to przyjaciele Marty, mojej właśnie przyjaciółki, która można powiedzieć, że jest taką ambasadorką, czy tam będzie ambasadorką tego miejsca. No i tam w swoim czasie na pewno tutaj nie raz będę, no bo skoro Marta będzie tutaj dość często, to ja na pewno też. I też przyjdzie czas, że Wam pokażę to miejsce, a miejsce jest naprawdę piękne, pięknie zrobione pod wypoczynek taki na wsi. Ale to nie o tym dzisiaj ten odcinek i nie będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Idziemy sobie, nie uwierzycie, ale oczywiście tak wieje, że ja już w ogóle straciłam nadzieję, że gdziekolwiek ja się pojawię, to jest wiatr. I ten wiatr chyba chodzi za mną, nie inaczej, bo to jest aż niemożliwe. Wiatr łeb urywa. Pokażę Wam zaraz. Miałam taki plan zabrać Martę tutaj właśnie do tego sadu. Piękny taki stary sad, przedwojenne stare jabłonie. Na pewno pozbieram sobie jabłka. No i miałam taki plan, że z Martą sobie pójdziemy tutaj do tego sadu. Pozbieramy jabłka i przeprowadzimy fajną, luźną rozmowę podczas jakiejś tam czynności, bo ja bardzo nie lubię, wiesz o co chodzi, że ja nie lubię tak usiąść po prostu, nie wiem, i gadać jak jakiś wywiad. Nie, bo to... Mieć listę pytań na kartce. No to jest w ogóle... Fajnie by było w tym sadzie, widzisz, jakbyśmy sobie tam zbierały jabłka i bym zadała Ci kilka pytań, ale zacznę z grubego kalibru. No, bo mam takie ciężkie pytanie do Ciebie. Tak, Marta, jak wiecie, ze wstępu porzuciła wielkie miasto, Gdańsk, na rzecz małej miejscowości, jakim jest? Nowy Staw. Nowy Staw. Mhm. Naprawdę mała miejscowość, tam wszędzie piechotą można. Nowy Staw ogólnie jest na Żuławach. Marta jest wielką miłośniczką tutaj tego rejonu, Żuławy, starych domów podcieniowych. Prowadzi też taki profil na Facebooku i na Instagramie. Głównie na Instagramie. Głównie na Instagramie. Kochamy Żuławy, więc oczywiście odsyłam Was. Marta już od bardzo dawna pojawia się w moich tutaj YouTube'owych filmach. No i w końcu też spełniła swoje marzenie. Ja się przeprowadziłam na wieś już na stałe, jak wiecie. Natomiast Marta, no wiadomo, że samemu na wieś się przeprowadzić to raczej nierealne, ale bardzo chciałaś na taką małą miejscowość. Chciałam przede wszystkim na Żuławy. Jestem na Żuławach. No. I no mała miejscowość zdecydowanie. Nieduże miasto. Nowy Dwór jest dla mnie za duży.
kończąc wątek, Marta. Kończąc wątek? Kończąc wątek. I mam do Ciebie pytanie, czy gdyby nie internet, to, że tak mocno intensywnie publikujesz na Instagramie, tak się udzielasz i w zasadzie to jest taką Twoją główną tą pasją, te żuławy, ale przez pryzmat tego, że po prostu bardzo dużo publikujesz. Czy... Nie, to jest efekt wtórny. Ja mam pasję żuławską, a publikuję dzieląc się tą pasją. Tak, czyli... ale czy gdyby nie to, że masz taką możliwość, to tak czy inaczej zdecydowałabyś się na zamieszkanie w takiej małej miejscowości, na mieszkanie na wsi, na to, żeby... Wyobraź sobie, że nie ma całej tej otoczki. Nie ma internetu, nie ma YouTube'a, nie ma tej twórczości. Wiem, czego by nie było wtedy. Bo dzięki internetowi poznałam całą masę ludzi podobnych do mnie i te nowe znajomości otwierały kolejne furtki. Czyli moja pasja dzięki działalności w internecie mogła się pogłębiać, ponieważ nawiązywałam nowe znajomości, ci ludzie wpuszczali mnie do swoich domów, pokazywali mi swoje życie, którego ja nie znałam wtedy, a ta wieś stała mi się dużo bliższa dzięki przebywaniu z nimi. Dzięki temu, że zaprosili mnie do siebie, że mogłam u nich czasem pobyć dłużej, że odwiedzałam remonty i zyskałam dużą wiedzę i dużą świadomość, której wcześniej nie miałam. Krótko zwięzili na temat. Gdzie się znajdujemy? Drewnica, koło Nowego Dworu Gdańskiego, wiatrak typu koźlak. Zwróćcie uwagę, to... Idziemy za Martą. Na tym koźle obraca się konstrukcja wiatraka. Czyli wszystko, co powyżej, jest ruchome i nastawne na wiatr. Znaczy było, tak? Bo w tym momencie wiatrak jest nieczynny. Jest niestety w ciężkim stanie technicznym, ale są ludzie, którzy o niego walczą. Ciężko byłoby tak... Wyobraź sobie, że nie ma internetu. No, jeździłabym po tej wsi, tak? No bo ja na żuławę trafiłam przez artykuł w prasie, takiej papierowej. Ja już wcześniej dużo podróżowałam po regionie, po Kaszubach, po Pomorzu, ale na żuławę trafiłam, bo wyczytałam w Dzienniku Bałtyckim kilkanaście lat temu, nie wiem, 16, 17, artykuł o żuławach gdańskich i o domach podcieniowych i od razu tak mi kliknęło i pojechałam rowerem. I to była wyprawa w kość, bo pod wiatr było strasznie ciężko, naprawdę, ale od razu złapałam bakcyla. Więc to nie było przez internet, bo wtedy jeszcze Facebooka nawet nie miałam. Znaczy nie wydaje mi się. Nie korzystałam z Facebooka. O Instagramie to w ogóle chyba jeszcze nikt nie wiedział. Nie wiem, czy w ogóle istniał. Chyba jeszcze nie. I nikogo tutaj nie znałam, tak? Więc ta pasja już gdzieś się zaczynała, ale rozwinęła się dzięki temu, że mogłam nawiązać znajomości. Wejść w ten świat dużo głębiej, niż jakbym tylko jeździła od wsi do wsi. Pewnie bym kogoś poznała, ktoś by czasem mnie gdzieś wpuścił, ale to by nie było na taką skalę jak teraz. Bo ludzie wiedzą, że ja tutaj jeżdżę, że interesują mnie domy, że lubię te remonty, że stare to jest dla mnie coś pięknego, więc nawet mnie zapraszają sami do mnie pisząc. Tego by nie było. Ja bym musiała bardziej wyszarpywać te możliwości, a teraz te możliwości czasem muszę wychodzić, czasem one same do mnie przyjdą. Możliwe, żebym zamieszkała tutaj w małym miasteczku. Trudno powiedzieć, jakby się te losy potoczyły, ale nie mamy czegoś takiego, że gdyby nie internet. Mamy internet, więc to otwiera duże możliwości. Kasia, myśmy się poznały przez Instagrama. Tak, ja to rozumiem, tylko no, ja też sobie zrobiłam taki rachunek sumienia. Gdyby. Nie? A poza tym to nie jest tak, że ty czy ja założyłyśmy sobie Instagrama, ty YouTube'a, wcześniej Instagrama też, i wtedy znalazłyśmy sobie, dobra, chcę mieć Instagrama, a teraz szukam pomysłu. Nie, pomysł był najpierw i potem w sumie mam się czym dzielić, podzielę się tym na Instagramie. Więc tak jak mówię, to jest wtórne. A ja zawsze miałam potrzebę gdzieś podzielić się tymi wiadomościami, możliwościami, pomysłami, tą kreatywnością, bo gdzieś ta dusza artystyczna też we mnie drzemie i chcę z siebie to tak... Przepraszam, dotknęłam. Chcę z siebie... Do śmieci. Chcę z siebie troszeczkę tak dać też artystycznie. Och, jakiś zoom se tu zrobiłam. Nie wiem jak. Mam nadzieję, że ta krótka wycieczka do przepompowni parowej przypadła Wam do gustu. Jak chcecie więcej, zapraszam na żuławy. Także oddaję głos Kasi, oddaję głos do studia. Więc to jest jedna z metod. A to i tak by było. W takiej czy innej formie.
Tak? Jeżeli masz. Ale na pewno był to duży u ciebie punkt zapalny, taki współczynnik do tego, że podjęłaś decyzję, że chcesz być blisko tutaj. Bo mam tylu ludzi tutaj. Mhm. Bo ja mam więcej ludzi tutaj niż w Gdańsku miałam. Mhm. Ja się tutaj czuję jak w domu. Ja przyjechałam i ja już jestem od razu swoja. Mhm. Bo mam te znajomości, które zawarłam wiele lat temu, zawieram nowe. W Gdańsku byłam tak bardziej samotna. Mało było tych znajomości gdańskich. Tym bardziej, że ja w Gdańsku mieszkałam, przebywałam, ale na Żuławy. Na Żuławy. Na Żuławy. No właśnie, ja się tutaj czuję w domu od dawna. Mhm. Mimo, że tutaj nie mieszkałam. Dopiero teraz, od miesiąca. Co jest dla ciebie fajniejsze w tej małej miejscowości właśnie, aniżeli w takim dużym mieście? Ludzie się uśmiechają na ulicach do siebie. Są dużo bardziej życzliwsi. No idziesz, widzisz człowieka, który się uśmiecha, pogada z tobą, bo się już znacie. Mhm. W Gdańsku, no to... Jesteś taka anonimowa, nie? Jesteś anonimowa. Dużo ludzi jest smutnych, szarych. Idziesz tutaj do sklepu i nawet ta rozmowa z ekspedientką, to nie są tylko zakupy. Bywa, że się zagadasz i potem musisz kupić to, co miałaś kupić. I zapominasz nawet, nie? Idę na przykład ulicą, szłam załatwiać dokumenty, żeby móc głosować. Spotykam nowo poznanego znajomego. Poznałam go na stadionie. I on mówi tak, Marta, widziałam twoje story, widziałam, że szukasz tej książki. Ja ją mam, chodź, skoczymy. Ja tu zaraz obok mieszkam, bo tu wszędzie piechotą, naprawdę. Ja tu zaraz obok mieszkam, ja ci ją pożyczę, oddasz, kiedy będziesz chciała. W Gdańsku nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam, no tak. Nie? Nie każdy to lubi. Dla mnie to jest bardzo sympatyczne. A czujesz jakieś ograniczenia? No w dostępności produktów w jakimś stopniu. W jakim sensie produktów? No na przykład kosmetyki, no to wiedziałam, że jak się sprowadzę do nowego stawu, nie będę miała tutaj takiej drogerii full dostępnej, więc od razu będę zamawiała online. Zamawiam online, żaden problem. To nie jest utrudnienie w tych czasach, nie? No nie jest utrudnienie. No, to już nie jest ograniczeniem, nie? Ograniczeniem jest dostępność komunikacyjna, to na pewno. No to jest bardziej twoje tak, ograniczenie. Moje ograniczenie, tak, ale no bez auta ciężko, tak? Ale ja na przykład już miesiąc mieszkam w nowym stawie i ja nie miałam potrzeby się, ani ochoty stąd wydostać. I mi się nawet nie chciało jechać dalej, nie? No bo po co? To też oczywiście musimy zaznaczyć tutaj, że Marta ma taką możliwość, tak. Bo po prostu pracujesz zdalnie, nie? Tak. To też jest tak dosyć ważne, bo... No gdyby nie to, to bym nie mogła, tak? Bym musiała mieszkać w Gdańsku. Ale czujesz się tutaj lepiej zdecydowanie, nie? Zresztą to widać u siebie na tych social mediach. Marta się tak odpaliła, że... Poczekajcie jeszcze chwilę, zanim pójdziecie do niej na profil. No ale tak czy inaczej, jeszcze bardziej i dalej ciągniecie jeszcze na wieś, tak. Nie? Mm-hmm. No. Tak, tak. Tylko, że no, może być takie wyobrażenie, na przykład nawet oglądając takiego YouTube'a mojego, że na wsi jest tak sielsko, fajnie i w ogóle tylko przyroda i piękne widoczki, a wystarczy, trzeba sama się kosi, nie? Tak, no, że trawa się sama kosi, to akurat pokazuje, ale... A no tak, ty pokazujesz. No. Jeżeli wystawiłam gdzieś tam u siebie na Instagramie żmiję i są wilki. I jak wstawiłam na relację na przykład taką żmiję, no to naprawdę poruszenie było ogromne, ogromne. I ludzie sobie naprawdę nie zdają z tego sprawy, ile zwierząt chyba jest na wsi. No i to trzeba być do tego jakby przygotowanym. Ja ogólnie myślę, że takim kluczem do tego, czy podejmujemy decyzję, czy że chcemy się przeprowadzić do takiej małej miejscowości, czy też na wieś, jest po prostu to, co lubimy i jak spędzamy czas. Mhm. I to jest podstawa tak naprawdę, no bo wiadomo, jeżeli ogląda teraz to w tym momencie ten odcinek osoba, która zwyczajnie urodziła się w mieście, w dużym mieście, kocha ten rytm, kocha sklepy, kocha... No, tak trochę idę stereotypowo oczywiście teraz. Na pewno trzeba kochać naturę, na pewno trzeba nauczyć się obcować z tą naturą. Tu nie ma reguły, po prostu rytm naszego życia musi nam odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czy taka zmiana, takie życie trochę jest... Dużo spokojniejsze, nie? Tak, no bo nie jest tak, nie ma tyle bodźców. I dla niektórych to jest najnormalniej w świecie za mało. Ja już kiedyś o tym mówiłam u siebie bardzo dawno temu na kanale, że ludzie w tych czasach są bardzo mocno przebodźcowani ogólnie na co dzień wszystkim. Telefonem, wiadomościami, mailami, informacjami, telewizją, radiem, internetem. I często uciekamy w takie miejsce jak właśnie takie tutaj agro, na takiej wsi, gdzie odnajdujemy taką ciszę, spokój, obcowanie tak naprawdę w końcu tylko i wyłącznie ze swoimi myślami. Nie ma tych bodźców,
I nagle sobie osoby z takich miast, które przyjeżdżają tu na weekend albo na dłuższy wypoczynek w stylu tydzień, bo szukają tej ciszy i spokoju, po dwóch, trzech dniach wpadają taką panikę i jest na zasadzie, nie no, w domu to jednak w domu, nie? Znaczy ja nie doświadczyłam, więc ja nie wiem. Nie, ale no o to mi chodzi. Słyszałam o tym, może w ten sposób. Tak, tak, no. Bo brakuje tych bodźców, ludzie nie wiedzą co zrobić. No bo nagle jest cicho. My na przykład się wsłuchujemy w ten szelest. Ja często dostaję pytanie, Kasia, ty się tam nie nudzisz? Co? Ja osobiście na przykład jestem ciekawa, jak to będzie, bo to są wszystko jakieś etapy w naszym życiu, bo teraz no powiedzmy jesteśmy młode, podjęłyśmy taką decyzję, ale ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak będę miała na przykład, nie wiem, jeżeli oczywiście dożyję, będę miała sędziwy już wiek, czy ja na takiej wsi zostanę na pewno do końca, na pewno tam się zestarzeję, tam wyzionę ducha. Czy bliżej do lekarza wybierzesz, nie? No dokładnie, nie? Bo tego nie wiemy tak naprawdę. Nie, no, mamy prawo zmienić zdanie. Tak, tak. Życie to jest właśnie wieczna droga i podejmujesz decyzję na taką chwilę, w jakiej jesteś i z taką wiedzą, jaką aktualnie masz. Tak. I żadna decyzja w naszym życiu tak naprawdę nie jest ostateczna i do końca życia. I możemy zawsze zmienić zdanie. Więc i nie jest w tym nic. Mamy prawo do tego, żeby decydować w trakcie, na przykład zmieniać zdanie, żeby było inaczej. Zupdate'owałaś wiadomości, więc to dobrze, jeżeli pogłębiłaś wiedzę i twój światopogląd się w tym momencie zmienił. Gorzej by było, gdybyś zyskała nową wiedzę, która zmienia postać rzeczy i dalej się upierała przy swoim. Tak. Bo to już jest ograniczające. A jeżeli ty zmieniasz wiedzę, że zmieniasz zdanie, no bo zupdate'owałaś te wiadomości, no to chyba dobrze. Ja na tym etapie w życiu nie widzę się w innym miejscu. Nie byłabym nigdzie, znaczy nie byłabym nigdzie szczęśliwa. Ja bym sobie swoje szczęście też gdziekolwiek, no bo też są możliwości, które nam coś tam stwarzają. Ale nie, na tym etapie na pewno chcę być tam, gdzie jestem i to jest mój dom, nie? Tam się dobrze czuję i nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej. No i to jest spójne z tobą i o to chodzi. Jabłuszka, jak malowane, a są naprawdę dobre. Nie wiem co to za odmiana, jak zwykle, ale tam podpowiadaliście mi, bo czytałam komentarze z tamtymi jabłkami, tam z tego sadu tam koło mnie. Znaczy się zapomniałam, co mi podpowiadaliście, bym musiała znowu przeczytać. Weekend się skończył, my się z Martą w sumie tak naprawdę pobyczyłyśmy. Ja się wczoraj na wieczór tak źle poczułam. Ogólnie jakaś temperatura mnie chwyciła, czymś się strułam. Przypomniało mi się i odbiło nawet orężada z komunii. Dobrze, że dzisiaj się dobrze czuję i tak się cieszę. My się nawet nigdzie za specjalnie nie ruszałyśmy. No oprócz wyborów, wiadomo, żeby zagłosować. I tak nam zleciał ten czas. A może i dobrze, że w sumie tak. Jedno co żałuję, że tych bluz nie sfociłam, no bo chciałam fajnie tutaj ten stary sad, fajnie by to wyglądało, no ale nic. Zrobię te zdjęcia u siebie na górkach, nic straconego. Jabłuszka mam, jadę zawieźć Martę, na tym się kończy ten wideovloguś. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jak zwykle za oglądanie do końca, bo na pewno na końcu jakieś głupoty powstawiam, bo jak byłyśmy w dwójkę z Martą, to tych głupot zawsze jest więcej. Także dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja rozumiem. No, sama robisz internety, więc... A to nagrywaj w poziomie chociaż. A co, też chcesz? No wtedy ja bym mogła też wykorzystać to u siebie. Czekaj. YouTuberka i instagramerka. No. Kontra.
Czekaj, jak to się zmieniało? Widzisz, Marta? I to jest kompromis. O, tu. Dobra. Uczę Martę w kompromisy. No. Na wsi, słuchajcie, nie ma nudy, bo wiecznie z czymś się walczy. No. Jak nie z muchami, to wiatr, to kurde myszy, to jakaś zaraza ziemniaczana w szklarni. To jest wieczna walka. Prawda. No to nie ma czasu na nudę. Albo komary. Wiecie, jaka to jest atrakcja. Jest koszmar. Walka z komarami. Że ciągle ma głowę czymś zajętą. Jak się pozbyć, jak zlikwidować, jak zabić, jak złapać. Boże, jaki terminator. No. Ale naprawdę tak jest. No dobra, możemy iść. Aha, ładnie to, ładnie. A jak zimno, nie? Aha. Piękne schody. Piękne. Ze Śląska. Pozdrawiamy cały Śląsk i piękne schody ze Śląska. Fajnie, ja lubię takie miejsca, gdzie byśmy mogły gdzie indziej spać, jak nie w takim miejscu, nie? Czyli na wsi i w starym domu. No, jak już się wkręciłyśmy w takie klimaty, to nie idzie z tego wyjść. Taka nie, jest prawda. Nie, to będzie tylko gorzej. To już będzie tylko gorzej. No. No, w ogóle... tylko ludzi z takiego środowiska się poznaje. I, no, czy może nie tylko, bez przesady, ale bardzo, bardzo często, w przewadze. Mhm, ty jesteś tam niestety w cieniu, cię nie widać, ale... O Jezu. Ja jestem na pierwszym planie. To ta czekolada mnie przewróciła. I grubasie. Ale jakie fajne kapcie mam od ciebie. Ehe. Nażarłam się czekolady, wafelków, lodów i dupa przeciążyła. To jest ogólnie spakowanie się na dwie noce przez dwie kobiety. No brykiet! A co ty za brykiet kupiłaś? Drzewny. Może być, pytałam się Kamili, czy jest okej. Mówiła, że okej. No tak, ale to nie jest do grilla. Pytałam się, drzewny liściasty, ja nie robię grillów. To jest taki do kominka, wiesz? Innych nie było nawet. Ja coś się pytam, Kamila, jest taki jasny brykiet, drzewny na pewno? Liściasty. No tak, 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 będzie dobry. Wiesz, że tam rzucę? Nie!